Pozdrawiamy Was dzisiaj z Dankowa. Danków znajduje się w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim. Kłobuck jakieś 16 km od Częstochowy, więc może macie wyobrażenie, gdzie to może być. A w Dankowie znajdujemy się dzisiaj dlatego, że będziemy uczestniczyć w dwudniowym spływie rzeką Lizwartą. I ten spływ właśnie zaczynamy w Dankowie. Pierwszy dzień to odcinek Danków Zawady. A to, co widzimy, to są ruiny zamku w Dankowie z XV-XVI wieku, a przed nami kościół świętego Stanisława. Tu dookoła są w ogóle wały, właśnie jeszcze średniowieczne. Pozdrawiamy Was dzisiaj z Dankowa, jak już wcześniej mówiłam. Za chwilę będziemy płynąć Lizwartą, którą widać już za mną w tle. Dziś płyniemy Lizwartą, tutaj z Dankowa, przez Szyszków do Zawad. Tutaj będziemy się nocować i dalszy ciąg trasy to już jutro do Wąsów. Lizwarta to rzeka, która ma swoje źródła w województwie śląskim. Niedaleko Woźników i uchodzi do Warty w Kulach. Jest jej lewym dopływem. Całość rzeki to około 93 km. Kukułka, kuka. A my właśnie rozpoczęliśmy spływ Lizwartą. Wąska rzeka. Dużo przewalonych drzew, dzikiej przyrody, takie widzicie, wysokie brzegi. Piękna pogoda słoneczna. I kukułka kuka. Ahoj, tam z tyłu. Ahoj. Proszę nie wysławiać się nieładnie. Ahoj. Sylwia, co się dzieje? Co się dzieje? Nie! Dlaczego to uczyniłeś? Żebym zobaczyła ważki? Jakbyś dramaturgia. No, a my się dowiedzieliśmy, że wieczorem, jak już dopłyniemy do Zawad, to odbywa się tam jakiś rokowy festiwal. Także może nasz spływ będzie urozmaicony jeszcze relacją z koncertu. Podobno Lizwarta jest rzeką, która z uwagi na liczne bystrza ma dosyć taki, nawet można powiedzieć, górski charakter. Zobaczymy, sprawdzimy to dzisiaj. Fajne drzewo. No jest coś. Co to jest? Za 100 metrów. Ale to nie to, że 3 km były, nie było 3 km. No 100 metrów wejdzie do tego młyna. Ale mówił, to myślisz, że już 3 km od początku minęło? Nie, fajnie się.
A czekaj, jest tam jakiś znak. Jest przenoska, tak. To tu musimy przenieść. Jest. Ale tam jest znak, no. To już na pewno jest to. A patrz, 3 kilometry już by były, nie wiem, aż mi się nie chce wierzyć. Dobra, niech płyną piersi. Już 1/4 za nami. W tle słychać odgłos jazu i kaczki. O, słyszycie? Przed nami prawdopodobnie to jest młyn i pierwsza przenoska. Chcesz od nas? Chcesz z nami płynąć? Kaczuszko? Prezentujesz się. Patrz, są jedyne kaczki, które pospotkaliśmy, które się ludzi nie boją. Podpływają same do kajaka. To są lizwarskie kaczki. A może im się żółty kolor kojarzy z mamusią? Może. Ale nie, ich mamusia przecież nie jest żółta, tylko taka jedyna. Z cyckiem się może kojarzyć. I płyniemy sobie lizwartą. Przed chwilą przeleciała nam dosłownie przed kajakiem czapla siwa. Niestety nie zdążyłam wyjąć kamery. No było to coś niesamowitego. Jeszcze takiego ptaka wielkiego tak z bliska nie widziałam. A już przed nami drewniany mostek. Kładka. Taka kładka, gdzie można przejść z jednej strony rzeki na drugą. Bartku, nie bujaj mnie. Podobno niedługo ma być jakiś jazd czy bystrze. Bartku, na prawo, bo się zderzymy z supem. Fajnie było. Super. Tam grzyby rosną pod tym mostem. Niesamowite. Niesamowite. Grzyby pod mostem. Tutaj proszę, roślinność rzeczna i tam jakiś znak już widać. Patrzcie, jakie piękności tutaj w naszej rzece. Prawa od noga, przenoska za 550 metrów. Czyli mamy płynąć prawą od nogą. To nie jest bystrze, po prostu. I przenoska będzie za 550, tak czy siak. Do metra. Na prawo, Bartku, na prawo, bo na środku filar. Od mostka. O. No to fajna przeszkoda przed nami. Ciekawe. No to utknęliśmy na palach. A na środku płynie kaczka. A tam z tyłu zombie siedzi. I warczy. O, dwie kaczki nawet są. Czas przychodzi, a ja już nie. Ja to para.
witamy Was serdecznie z śniadania na trawie. Jesteśmy po nocy na kempingu Krecik w Zawadach i po koncercie Liz Warta Rock Festival. Piękny mamy dzień, za chwilę wsiadamy do kajaka i płyniemy do Wąsosza. I rozpoczynamy drugi dzień naszego spływu kajakowego rzeką Liz Wartą. Ekipa w komplecie, Bartek, jesteś tam jeszcze? Jesteś, no bo bez ciebie nie popłynąłem nasz kajak. Nie, nie rób tak, nie rób tak. Dobra, ogarnęliśmy sytuację, płyniemy dalej. Dzisiaj nocowaliśmy w kempingu Krecik w Zawadach, który właśnie opuszczamy. I płyniemy w kierunku Wąsosza, miejscowości Kule, gdzie Liz Warta uchodzi do warty. Kolejny znak przed nami, co on tym razem nam wiadukt. Mówi, że będzie ciekawy wiadukt. No. A mówił coś. Słucham? Mówili coś faktycznie. Kamienny most, magistrala węglowa, Śląsk Porty. 13,5 km do ujścia rzeki Liz Warty. Do Warty. Utknęli chyba na jakiejś mieliźnie. Przed nami. A może nie. To robi wrażenie. Piękny, no. No. Dobry ją podgryzły. Myślisz? No, że tu podgryzione z przodu. O, faktycznie. Świeżo upadłe drzewo. Słuchajcie tej ciszy. Usnęłaś? Waszko, usnęłaś? Patrz, siedzi sobie. Czytaliśmy na początku, że tutaj na Liz Warcie jest wiele, wiele bystrz i momentami rzeka przybiera charakter górzysty, górski, przepraszam, nie górzysty. No faktycznie, bulgota. Są do przejścia, bardzo przyjemne, fajne. Patrzcie, jak to jest pięknie.
Władysławów. Dopłynęliśmy, słuchajcie, do Władysławowa. Ale musimy was tutaj zaskoczyć. W ogóle nie jesteśmy w województwie pomorskim, bo jesteśmy w województwie śląskim, a Władysławów to po prostu wioska na trasie naszego spływu rzeką Lizwartą. A do ujścia Lizwarty, do Warty, jeszcze ten znak mówi 10 km i 400 metrów. Pięknie tu jest, naprawdę. Duże bogactwo roślin wodnych, które można obserwować z kajaka. Akurat w tym momencie może nie, ale przed chwilą mijaliśmy cudowne. Masz. Piękny był. O, tam z lewej. O, piesek. Kama. Wygląda jak kama, no. Ale to nie kama. Dasz adesan? Próbuję. Sama do ciebie płynie. Uwaga. Hej. Uwaga. A tutaj przed nami taki ciekawy obiekt rozpadający się. Mam nadzieję, że jak będziemy pod nim przepływać, to się nie rozpadnie na nas. Nie. O. Udało nam się. I płyniemy dalej. Słuchajcie, udało się. Jesteśmy na ujściu Lizwarty do Warty. Tu właśnie pływamy do Warty i dalej już Lizwarta przez 640 km popłynie z Wartą. A tu takie zabawy w Warcie. I tu płyniemy już Wartą. Warto płynąć warto płynąć Wartą, trzecią co do długości rzeką w Polsce. Więc ten tutaj fragment rzeki wygląda zupełnie inaczej niż ten odcinek, który płynęliśmy z Częstochowy przez Mstów do Kłobukowic po Jurze. No, rzeka była dwa razy węższa, myślę. No tutaj to już jest potężny kawał rzeki. Thank you.